Jesteśmy dziś na 8 warsztatach Akademii Mistrzów Smaku Belvedere w wyjątkowym miejscu, wyjątkowej restauracji, restauracji Belvedere. Z nami szefowie kuchni, szef restauracji Belvedere Tomek Łagowski oraz szef kuchni Nobu, szef Janik. Przed nami warsztaty kulinarne z tematyki kuchni japońskiej. Dzisiaj mamy przepiękne warsztaty z szefem kuchni Nobu, Janikiem. Na tapecie jest kuchnia japońska, dlatego będziemy przygotowywać wspaniałe wagyu japońskie. Mamy też kraba, mamy tuńczyka, mamy łososia, także będzie bardzo japońsko, azjatycko, będzie imbir, chili, kombu, dashi, wszystkie rzeczy, które mają tak dużo umami w sobie, że aż buzia mi się sama cieszy na myśl tych wszystkich smaków, bo one są bardzo mi bliskie. Oczywiście moja kuchnia jest kuchnią międzynarodową, ale japońska kuchnia azjatycka jest jedną z moich ulubionych kuchni, dlatego dzisiaj moim gościem jest Janik, szef kuchni Nobu, jednej z najpiękniejszych sieci hoteli, która jest znana na całym świecie, prawie 80 restauracji od Meksyku, Japonii, mamy w Monako, niedługo się otwiera kolejne hotele tej sieci w Hiszpanii, także Nobu jest wszędzie, jest też w Warszawie, więc tak naprawdę mamy ogromną przyjemność dzisiaj gościć Janika z tej pięknej sieci. Całodzielny warsztat składa się z dwóch części. Zaczynamy oczywiście od warsztatu kulinarnego, następnie przechodzimy do wykładu z naszym ekspertem z SGGW, doktorem Arturem Głuchowskim, który poprowadzi wykład o tematyce również kulinarnej. So Chef Thomas asked me if I wanted to be part of his team for this project, because for me the transmission of the cooking is very important for the young kids from the culinary school. And they have the luck to have this opportunity to be part of this event. So for the future chefs, we need to help them and to motivate them more. Especially when you are a foreigner in another country, like that they can see that they need to learn also English, and there is a lot of opportunity to travel. And today with the Japanese food from Nobu, for them it's something I will say unique, then they will change a lot. So it's very, very nice to be here. Ja bardzo lubię kuchnię japońską, więc bardzo mi pasuje. Podoba mi się. Słuchajcie, przede wszystkim główną nagrodą dla naszego najlepszego studenta Akademii Mistrzów by Belvedere jest wyjazd wspólnie ze mną do San Sebastian, do przepięknego miejsca, a w nim odbędzie on 5-dniowy staż w restauracji Mugaris, która jest w top 10 najlepszych restauracji na świecie. I w tej restauracji wszyscy komunikują się w języku angielskim, jako międzynarodowy język, dlatego nasz gość, który prowadzi wspólnie ze mną dzisiaj zajęcia, mówi tylko i wyłącznie po angielsku i taką zasadę też przyjęliśmy z samego początku. Porozumiewamy się w grupach pomiędzy sobą tylko w angielsku, po angielsku i tak samo z naszym gościem. A to wszystko ma posłużyć temu, żeby było łatwiej tej osobie, która wygra, komunikować się na kuchni w San Sebastian w Mugaritz. Szczerze, bardzo duże wyzwanie. To jest coś innego. W ogóle jesteśmy zaskoczone, bo nikt nam nie powiedział. Więc tak trochę na głęboką wodę, ale coś tam rozumiemy. Nie jest źle. Bardzo przyjemnie. Jak jedno nie zrozumie, to drugie pomoże. Właśnie, praca w grupie. Wydaje mi się, że szef bardzo dobrze wszystko tłumaczy, mimo właśnie, że po angielsku to nie wydaje się to takie trudne, szczerze. Teraz pokroiliśmy sashimi na bardzo cienkie plasterki łososia. Będziemy zalewać go sosem yuzu. To jest połączenie sosu sojowego z ponzu? Z yuzu. Czyli taki sok cytrynowy. Będziemy zalewać to również oliwą. To się w ogóle nazywa New Style Oil, czyli oliwa sezamowa ze zwykłą oliwą. Taka trochę przystawka, można powiedzieć. So first of all, we want to show them different ingredients that they not used to do in their restaurant, like the miso, the black cod, the king crab, and to show them that there is a lot of opportunity in our kitchen universe to do. Przygotowujemy dzisiaj razem z grupą wołowinę wagyu, podaną z warzywami, grzybami, chrupiącym porem i sosem. Jestem na etapie kończenia przygotowania mięsa, zaraz będę je smażył. Warzywa już tam robią dziewczyny, więc tak naprawdę wykańczamy. I think they are very volunteers and they are very curious. And I think they try their best and they are happy to have foreigner chefs and different cuisine to do today. Thank you.
Yeah. Pierogi. Pierogi, pierogi. Here we go. Pierogi. And the golomki with the meat and the cabbage and tomato sauce. Yeah, this one, I used to eat a lot of this.